Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii, gdzie mamy turniej świąteczny. Przed nami pora na kolejny odcinek. Dzisiaj będziemy kończyli już trzecią kolejkę. W poprzednim odcinku mieliśmy trzecią kolejkę grupy A, B, C i D, a dzisiaj będziemy oczywiście mieli grupy E, F, G i H. Więc tak, jeśli chodzi o mecze, które będziemy dzisiaj oglądali, to ten mecz, który wiedziałem, że będziemy na pewno oglądali, to mecz City-Lipsk, to był mecz właśnie, który wiedziałem, że będziemy oglądali. I może bym oglądał też Barcelona i Betis, a już właśnie w miarę zrobiłem tak, że nie chcę, aby oglądać się jednego dnia, aby, można tak powiedzieć, no jednego jakby dnia właśnie, nie chcę oglądać dwóch meczów z jednej grupy. Dlatego wybrałem, że będziemy oglądali mecz tutaj Napoli-Leverkusen, bo Marsylia-Chelsea też spoko, w miarę obydwa mecze są dość ciekawe, ale jakby patrząc na to, jak wygląda to w tabeli, to myślę, że ciekawszy jest ten mecz Napoli-Leverkusen. W grupie F, no to ciężko się powiedzieć, że Inter Miami i Celtic to jest jakiś bardzo ciekawy mecz do oglądania, tak samo PSG, Ajax, no w grupie E też. Nie wiem, aby się zmierzył może Arsenal Juventusem ponownie, albo Arsenal z Porto na przykład teraz, no to nie wiem, no może, ale Juventus Porto niezbyt, Arsenal Galatasaray też niezbyt, więc właśnie takie są moje wybory. No i możemy przechodzić do tego pierwszego meczu na dzisiaj, czyli Juventus Porto. Zacząłem też oczywiście ustawiać od tej trzeciej kolejki zespołom, tak jakby składy już, można powiedzieć, na dobre, żeby mieli tutaj te składy. Może nie w sensie, że nie na dobre, że jakieś lepsze znaczy, tylko że po prostu im się już te składy nie zmieniały. Alessandro może być jako środkowy obrońca potencjalnie. I powiedziałbym, że zrobiłbym coś takiego właśnie. Takie coś myślę, że można byłoby tu zrobić. Arek Milik, no to myślę, że nie musi tutaj być. I chyba to będzie ich najmocniejszy skład, jaki mogą mieć, jak tak patrzę. To lepszego się tutaj składu zbytnio nie da zrobić. No chyba się już nie da lepszego składu zrobić, więc tym składem będziemy tutaj... Będzie tutaj znaczy Juventus, nie wiem, będzie Juventus tutaj grał tym składem i teraz możemy właśnie przechodzić do pierwszego meczu na dzisiaj, czyli Juventus-Porto. Symulujemy ten mecz, zobaczymy jak on pójdzie. Oba zespoły zaczynają solidnie ten turniej. Myślę, że Porto troszeczkę może lepiej niż się można było po części spodziewać z jednej strony. Zawsze to łatwe zwycięstwo przez Galatasaray. Zobaczymy jak to będzie teraz właśnie wyglądało. Jest to mecz na Allianz Stadium, jest to mecz w Turynie. Porto atakuje teraz. Może być pierwsza okazja na bramkę, strzał będzie, za chwilę nie będzie strzał, ostatecznie Wojtek Szczęsny wybija na piłkę i piłkę z autu dla Porto. Teraz kontra, teraz Juventus może zaatakować. Vlachowicz, który strzelił i w meczu z Arsenalem i w meczu z Galatasaray. Czy też tutaj da radę trafić w tym meczu z Porto, za chwilę zobaczymy. Vlachowicz właśnie przy piłce i to prawie była asysta do Federico Chiesa, ale będzie teraz rzut rożny jeszcze dla Juventusu. I jeszcze teraz szansa dla Juve. To jest strzał, ale to jest strzał, który nie był groźny w ogóle. I teraz mamy Porto, który atakuje, ale niedługo, bo już Juventus znowu im zabiera. Jak na razie te pół godziny, powiedziałbym, że dość takie spokojne, w sensie takim, że nie było takiej ani jednej, bym powiedział, takiej naprawdę bardzo dobrej sytuacji. No chyba, że teraz coś się zmieni i teraz coś się zmieniło, bo to była według mnie już naprawdę taka dogodna sytuacja dla Vlachowicza, żeby strzelić bramkę, ale mu się jednak nie udało. Mieliśmy już nieraz pierwszą połowę, znaczy bez bramki, ale dalej nie mieliśmy meczu bez bramki. Czy to się może zmienić? Jest na pewno to potencjał, ale zobaczymy. Teraz Porto tutaj nie da rady strzelić, więc jeszcze ostatnia pewnie teraz akcja w tej pierwszej połowie. Juventus ma tą ostatnią akcję, zobaczymy czy teraz będzie pierwsza bramka w tym meczu. Nie będzie, a więc pora zaczynać drugą połowę. Wydaje mi się też, że przed 60 minutą każda bramka by w miarę padała. Właśnie tam kilka razy tylko się zdarzało, że dopiero pierwsza bramka wpadała w drugiej połowie i to też dość wcześnie było. Dlatego zobaczymy teraz, jak to będzie wyglądało. I Porto atakuje, ale jeszcze mam piłkę. 53 minuta, jeszcze mam piłkę tej zawodnicy z Portugalii. Gola jednak nie będzie. Naprawdę wydaje mi się, że to już w tym momencie, wydaje mi się naprawdę, że to jest mecz, w którym najdłużej jest 0-0 jakby. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale czy będzie 0-0 na koniec tego meczu? Będzie dalej. Na razie myślałem, że już będzie gol, ale broni się bramkarz tutaj. Piłka wybita. Naprawdę mało czasu, coraz mniej czasu na to, żeby zobaczyć jakiekolwiek bramki w tym spotkaniu. I też to nie jest tak właśnie, że na przykład dwa zespoły co chwilę mamy jakieś dobre sytuacje, tylko naprawdę te sytuacje są dość rzadko naprawdę. 20 minut do końca. No i teraz Porto. Wydaje się, patrząc na ten właśnie jak mecz przebiega, że jedna bramka prawdopodobnie tutaj może przesądzić o całym meczu. Że ktoś strzeli bramkę, no to pewnie zgarnie też od razu zwycięstwo. No zobaczymy. Vlachowicz, Chiesa i mamy 1-0. 77 minuta, a więc dalej nie będzie tutaj meczu bez bramki, więc mamy pierwszą bramkę dość późno, najpóźniej jak właśnie mieliśmy tutaj jak na razie w tym turnieju, ale bramka jest, więc Juventus
prawdopodobnie zmierza po bardzo ważne zwycięstwo. Ale za to, czy może to być pierwszy mecz, w którym było 1-0? Właśnie nie pamiętam, czy był ten, czy mieliśmy ten mecz, który był 1-0? Możliwe, że sobie tam później zobaczymy, a to nie będzie tej, nie będzie tej gola. Juventus ostatnia akcja, wiedzą już na pewno wszyscy, że Juventus wygrał i tak właśnie jest. A więc skromne, ale ważne zwycięstwo dla Juventusu 1-0. Właśnie możemy sobie tutaj zerknąć tak na szybko. Bo jestem właśnie bardzo ciekawy tym, czy był właśnie przed tym mecz 1-0. Tutaj jak na razie nie było w grupie A. W grupie B jak na razie 1-1 na przykład był jeden wynik. W grupie C mieliśmy 1-1 też na przykład. W grupie D mieliśmy tutaj dużo bramek zawsze w miarę. W grupie E mieliśmy najmniej to była właśnie jedna ta bramka teraz w tym meczu. Tutaj 1-1, na przykład 2-0 też, ale a jednak mieliśmy mecz Leverkusen, gdzie i też Marsylia, nawet zapomniałem, czyli w meczach ogólnie Leverkusen dość mało bramek jest, a będziemy ich oglądali, więc nie jest najlepszy znak, ale coś czuję, że tym razem będzie więcej tych bramek. Pora na kolejny mecz, to będzie mecz, w którym zobaczymy Galatasaraj i Arsenal w akcji. Ponownie tutaj ustawiamy zespół Arsenalowi, bo widzę, że im myślę, że się troszkę to przyda ustawić im tutaj ten zespół. Nie wiem, kto powinien być bardziej z tyłu, czy Party, czy Rice. Obydwoje są tacy mega mi się kojarzą jako SPD, ale już niech Declan zostanie tutaj. Czy coś jeszcze? Ramsey overallowo też jest lepszy niż David Raya. Czy coś jeszcze tutaj będziemy zmieniali? Myślę, że Trossard zostanie tutaj razem z Nketią tutaj. No tutaj już chyba jest ten Timber. No niby Timber jest overall lepszy niż Kiwior, więc Timber będzie tutaj. Jednak sprawiedliwość to ma być sprawiedliwość i właśnie jak jest znaczna różnica, no to jest 5 overallem, to trzeba pomóc tutaj właśnie Arsenalowi. Dobra, więc ten zespół, który naprawdę wygląda solidnie, jest gotowy na to, żeby zaczynać kolejny mecz. Ważny mecz dla nich, w tym ten mecz z Galatasaray, bo na obecnie właśnie miejscu na drugim miejscu teraz. No i jeśli przegrają, to zrobi się ciekawie zaraz za Juventusem, ale myślę, że no nie wiem, wydaje mi się, że na Emirates u siebie Arsenal da radę zrobić swoją robotą, że tak powiedzieć, i wygrać ten mecz. No zobaczymy jednak, zobaczymy. Zaczynam ten mecz pomiędzy Arsenalem a Galatasaray. Czy Arsenal też, jak już w sumie Juventus, jak też Porto da radę pokonać Galatasaray? Powiem tak, a dobra, zobaczmy tak, bo rzuty wolne w tej grze są naprawdę niebezpieczne. I ten rzut wolny jest daleko, wysoko nad poprzeczką bardzo. Fatalny rzut wolny w wykonaniu, nie wiem kogo w sumie, nie widziałem dokładnie, który to zawodnik Arsenalu wykonał, ale któryś zawodnik Arsenalu naprawdę źle to bardzo zrobił. Gabriel Jesus traci piłkę. A i to Galatasaray atakuje, nie wiem czemu właśnie pomyślałem, że to Arsenal atakuje. Teraz Galatasaray właśnie ponownie atakuje. Troszkę bym powiedział, że mnie przynajmniej personalnie troszkę zawodzą, spodziewałem się troszkę więcej od nich. Nie spodziewałem się, że może tam, że wygrałem grupę, czy będą jak, nie wiem, jakoś mega dobrze, no ale jednak, że będą mieć 0 punktów po dwóch kolejkach, to się nie wiem, czy spodziewałem tak szczerze. A mogą mieć 0, jeśli przegrałem też z Arsenalem, co na pewno jest bardzo możliwe. Choć teraz strzał Ramsey broni. Bliski bramki tutaj był Aktorglu, nie wiem, już mniejsza to, no ale on był blisko strzała bramki. Teraz za to ponownie Arsenal atakuje. Teraz może to jest sytuacja dla Arsenalu, dobry strzał jeszcze, piłka w grze i jeszcze strzał, ale go nie ma. Było blisko. Teraz może być dobra kontra znowu w wykonaniu zespołu z Turcji, który atakuje teraz. Aj, strata bardzo prosta i to może być bardzo kosztowna strata, bo teraz Arsenal się rozpędza, Bukayo Saka. Dobrze tutaj interwencja z obrońców Galatasaray, bo gdyby nie to przecięcie tego podania, to bardzo możliwe, że byłoby 1-0 dla Arsenal w tym momencie, a teraz Galatasaray atakuje. Galatasaray do tyłu wycofanie. I to nie jest gol, więc koniec pierwszej połowy, 0-0. Czy niespodzianka? Myślę, że tak. Nie spodziewałem się, że zobaczymy w dwóch meczach rzędu bez bramek, że będzie w dwóch meczach rzędu w pierwszej połowie. Ale jak tam padła bramka, to myślę, że tutaj padnie na pewno, bo tutaj według mnie więcej się dzieje jakby. Ponownie trzeba zobaczyć to, bo jest sytuacja świetna dla Odegaarda. Odegaard to może zrobić. Martin Odegaard. Coś mu nie siedzą te rzuty wolne dzisiaj. Bo jak było widać wiele razy, czy to w tym turnieju, czy to w innych seriach, które prowadzę, no komputer, jeśli chodzi o rzuty wolne, naprawdę jest świetny. I mamy 1-0. Martinelli, więc tak myślałem. Wydawało się właśnie, że tutaj bramka na pewno musi jakaś być. I jest bramka. 1-0 dla Arsenalu w tym momencie mamy. Ta z Arsenalu jeszcze może pójść za ciosem. Jak już jedną bramkę strzeli, no to myślę, że może im się otworzyć tutaj
worek z bramkami, można powiedzieć, i tutaj mogą postrzelać więcej tych bramek. No chyba, że Galatasaray im odpowie teraz, byłoby na pewno ciekawie. Mauro Icardi, wycofany tutaj. Icardi jeszcze atakuje Galatasaray, ale nieskutecznie. I tutaj troszeczkę ryzykowne może podanie, ale wychodzi Arsenal tutaj bez straty bramki. Teraz jednak faul i ponowny faul na graczu Arsenalu. Więc dość dużo tych fauli Galatasaray popełnia. Przejęcie piłki, nie na długo jednak. Znowu Galatasaray, kwadrans do końca. Czy zespół z Turcji w końcu zdobędzie przynajmniej jeden punkt? I tak może być, bo mamy 1-1. No i to mi się podoba. Możemy teraz przejść tutaj i zobaczyć te 10 ostatnich minut, a więc jest ciekawie. Arsenal kontra Galatasaray, 10 minut do końca, mamy dalej remis. Tutaj może w sensie nie dalej, tylko ponownie mamy remis, tak lepiej to brzmi. Declan Rice, nie wiem, czy powinienem dać im, żeby wyszli na bardzo ofensywny, bo z jednej strony chcą wygrać na pewno, ale to może naprawdę się źle skończyć dla nich, a mają coś do stracenia, bo na przykład jak zespoły przegrywam 1-0, to wtedy rozumiem. A dobra, dajmy im. W sumie grałem u siebie jednak, no myślę, że na pewno chcą wygrać u siebie. Więc niech wyjdą na bardzo ofensywny. Martin Odegaard, dobra, podanie do Jezusa, Gabriel Jezus, jeszcze tutaj podanie, Thomas Partey nie strzeli bramki. I to właśnie mogą mi takie potencjalne dać problemy, taka kontra. No ja właśnie powiem tak, jakby to właśnie patrzę na sytuację tabelową, to Arsenal na pewno chce wygrać, na pewno. To nie jest tak, że jakby Galatasaray na przykład bym jakby sterował w tym meczu, to bym nie dałbym im, żeby jak najszybciej atakować, żeby na bardzo ofensywny, bo dla nich to byłby dobry wynik, ale Arsenal myślę, że to nie jest najlepszy wynik. Saka zapomniał podać do Jezusa chyba, zaczął tam podać do Gabriela i on by mógł strzelić tutaj. Odegaard wrzuca piłkę wprost do gracza Galatasaray. Angelinho, podanie do Wilfrida Zachy, czy to Zaha, czy Angelinho, nieraz mierzyli się Premier League naprzeciwko Arsenalu. Zaha atakuje. Czy to może być bramka na zwycięstwo dla Galatasaray? To była dopiero historia niesamowita, gdyby w ostatniej akcji meczu strzelili bramkę na zwycięstwo i to się właśnie stało, bo Mertens trafia przepiękną bramkę w ostatniej akcji meczu, a więc jednak Galatasaray sprawia nie lada niespodziankę i wygrywają mecz w ostatniej akcji. Zwycięstwo w ostatniej akcji meczu, wykonanie Galatasaray, wow. I to na pewno bym powiedział, że nie było to związane nic z tym, że dałem bardzo ofensywnie. Po prostu Arsenal się już ustawił, ale Mertens po prostu strzelił. Przepiękny strzał po prostu, no i niezbyt tutaj było cokolwiek do zrobienia dla Ramsdale'a. Po prostu mógł tylko zobaczyć, jak ta piłka wpadała do bramki. To jest koniec. Galatasaray wygrywa rzutem na taśmę dosłownie z Arsenalem 2-1 i zgarnia cenne 3 punkty. I to jest to, o czym mówiłem. Teraz się bardzo ciekawie tam w tej grupie robi, bo tylko Juventus jest z przodu, a potem 4 punkty Porto chyba. Czy Arsenal, nie pamiętam, no ale tam jest po prostu, ktoś ma 4, trzyma Galatasaray i trzyma też jeszcze ktoś chyba, tak to wygląda? Czy jak właśnie, to wygląda, no tak to się wygląda, Arsenal ma 4 punkty, Porto 3 i Galatasaray 3, więc robi się ciekawe tam na pewno. Przechodzimy teraz do grupy kolejnej, teraz będzie to mecz Inter Miami kontra Celtic, no Inter to jest kolejny zespół, któremu też ustawimy teraz właśnie zespół, żeby mieli jak najsilniejszy, czyli między innymi tutaj Farias, Araujo tutaj, też, kto jeszcze? Jamota też tutaj może być. I Jamota też będzie podstawowa 11. Tutaj, czy ktoś jeszcze? To jest syn chyba Neville'a, tylko nie pewno, to jest Fila Neville'a? Fila Neville'a chyba to jest syn. Gregor to jeszcze jest, kolejny dobry zawodnik. Jego też wrzućmy tutaj do składu jeszcze. Więc tak by to wyglądało. Tak, to chyba jest już ich najlepszy możliwy zespół, czy coś, a McVay jeszcze, tak, McVay tutaj za Alena. No i teraz chyba już lepiej to nie może wyglądać, tak, no chyba teraz już to jest najlepszy możliwy skład, a więc zespół Inter Miami jest gotowy. Ważny mecz na pewno dla obu ekip teraz, Celtic kontra Inter Miami. Jak dobrze wiemy, pierwsze miejsce wydaje się zaklepane dla PSG, ale drugie miejsce jest niezarezerwowane dla nikogo, dlatego ważny mecz dla obu ekip. Ważny mecz bardzo dla obu ekip, Inter Miami kontra Celtic. To jest pierwszy mecz Miami, można tak powiedzieć, czy jako, że Inter jest gospodarzem? A nie, chyba z PSG oni grają jako gospodarz. Tak mi się wydaje, że oni grali z PSG jako gospodarz. Chyba tak, bo ustawiamy nad nim raz skład już, więc tak musiało być po prostu. Więc to znaczy, że to właśnie już nie jest ich pierwszy mecz w roli gospodarza, ale to jest bramka Abady, a więc Celtic wychodzi na prowadzenie już w 8 minucie. To jest najszybsza bramka zdecydowanie, którą dzisiaj widzieliśmy.
Celtic szuka drugiej bramki, na razie jednak nie mają. Dobrze tutaj się udało Interowi Miami wyjść z tego. No czy teraz strzelą na 1-1. I strzał i gol, mamy to. Josef Martinez strzela, pięknie. No i jest ciekawe ponownie. Ja nie ukrywam, że jak są mecze, w których jestem po prostu jakby neutralnym, bo tak są Celtic ani Inter Miami, szczerze, obie drużyny są dla mnie właśnie neutralne, to po prostu lubię, jak jest remis jak najdłużej, żeby właśnie było ciekawe, że właśnie może potencjalnie być jakaś bramka w ostatniej akcji, coś w tym stylu, jak widzieliśmy na przykład w meczu Galatasaray, a to na pewno ciekawe też może być. No ale Celtic tak bardzo łatwo przejmuje piłkę, Inter Miami może sobie zrobić niepotrzebne kłopoty w tym momencie, 35 minuta, ale przejmują piłkę. I czy teraz z przegrywania za chwilę będą prowadzić w tym meczu? Za mocna piłka, troszeczkę za mocna piłka tutaj do Jordi Alby. Inter przejmuje, Leo Messi. To może być okazja, jeszcze Jedlin. Martinez i to jest Jedlin, to jest strzał i to nie jest gol. Fares próbował gola, nie ma jednak 1-1, ale to na razie zdecydowanie najciekawszy mecz z tych trzech, bo to jest trzeci mecz, który oglądamy dzisiaj, to jest najbardziej ciekawy jak na razie, bym powiedział. Celtic zaczyna tą drugą połowę. Czy zaczną? Od razu bramki. Nie można tego wykluczyć. I tak nie będzie, albo blisko. Ten strzał był naprawdę niewiele pewnie obok słupka przeleciał. Jedlin. Strata Inter Miami. Dobre przejęcie. To może być okazja. Leo Messi, Martinez. I to jest gol. Mamy bramkę na 2-1. Josef Martinez na 2-1 strzela. Były gracz Atlanty między innymi. No on był naprawdę, on był takim graczem, właśnie pamiętam jak w MLS go oglądałem, jak jeszcze Almiron też był, Miguel Almiron był też w Atlanta United, oni obydwoje byli oczywiście tam razem, no niesamowitym duetem, prawdopodobnie najlepszy duetem jak razem grali w MLS całym, ofensywnym, nie w historii, no ale w tamtym sezonie jak oni grali razem i wtedy pamiętam, że właśnie Martinez odszedł do Newcastle, jak dobrze pamiętam, a Jose Martinez w podobnym czasie doznał niestety zerwania więzadeł krzyżowych i według mnie, gdyby nie te zerwania więzadła, to on też byłby w jakimś dobrym klubie w Europie, bo był naprawdę świetny, tam miał naprawdę świetne sezony pod względem bramek, teraz ostatecznie wyglądał w Interze Miami, tam chyba jakiegoś widowiskowego sezonu nie miał, jeśli dobrze pamiętam, plus też no, w Atlancie on był jedną z największych gwiazd, jak nie największą, no pewnie top dwie gwiazdy razem z Miguelem Almironem, tutaj nawet on jest no, może w top 3 gwiazdy, jest Messi, no nie jest w top 3 na pewno, przecież Busquets, Alba, Messi to są trzy największe gwiazdy. Przejdźmy może do widoku taktycznego, bo teraz właśnie jeszcze Celtic atakuje, więc zobaczmy jak to będzie wyglądał z bliska. Strata piłki, ale żółta, nie żółta kartka, rzut wolny będzie, ale to będzie właśnie rzut wolny dla Interu, więc nie będzie ciekawie. Ale Inter Miami może zgarnąć mega cenne 3 punkty w tym starciu. Nie ukrywam, że po cichu tam kibicuję, żeby Al Nassr i Inter Miami awansowali, bo jest wtedy... I teraz musi być podanie do Messiego. Czemu nie ma podania do Messiego? Nie mam pojęcia. Nie ukrywam właśnie, że po cichu chciałbym starcie dwóch gołtów zobaczyć tutaj gdzieś w fazie pucharowej potencjalnie, albo żeby byli w fazie pucharowej ogólnie. Tam nie musieli się tam mierzyć ze sobą. Sergio Busquets. Farias. Busquets. Nie Busquets, tylko oczywiście teraz Celtic atakuje i to. Ale dobra, miałem już dać pokaż... Czemu cały czas mam w głowie pokaż najlepsze akcje, ten tryb w karierze menadżera. Chciałem powiedzieć, że mogę tutaj dać na bardzo ofensywny. I jeszcze... Ależ to byłaby historia, gdyby Inter Miami w taki sposób by stracił to zwycięstwo, ale bramkarz jest ich bohaterem na obecną chwilę, bo jeszcze Rożny. Czy będzie kolejna bramka w ostatniej akcji meczu, jak w poprzednim meczu? Nie będzie. Nie będzie. Tutaj już Inter Miami to wygrał, a więc Inter Miami wygrywa bardzo ważny mecz z Celticiem. I w tym momencie to oni są na tym drugim miejscu, a teraz Ajax gra z PSG, więc wydaje się, że PSG powinno wygrać, a więc Inter Miami po połowie, jakby można powiedzieć, drogi, czyli po trzech kolejkach mogą być na drugim miejscu, więc to byłoby coś wielkiego dla nich. No i zobaczymy, musimy też ustawić oczywiście PSG. Myślę, że też, czy ja też czasem pierwszy, chyba tak, pierwszy raz nimi tutaj steruję, na pewno. Więc to jest pierwszy mecz domowy PSG w tym turnieju też, tak w ogóle. Myślę, że tak to ustawimy. Tak, jeszcze Fabian Ruiz za Zaire Emery'ego. Czy tutaj ktoś jeszcze powinien być? Myślę, że powinien być tutaj Kangin Lee, tak. Carlos Soler też powinien tutaj być. Nuno Mendes jest skontuzowany, więc on też tutaj wskoczy. Nie będzie podstawowym graczem, ale będzie tutaj. I też Kimpembe tutaj wskoczy. To oznacza, że teraz już jest ten podstawowy skład gotowy, tak? Hugo Ekitike, no tak, to już jest podstawowy ich skład.
Może nie znaczy podstawowe, a po prostu najmocniejsze overallowo to jest ich skład, jaki się da. No jest to naprawdę solidny zespół. Jest to bardzo solidny zespół. Zobaczymy, jak sobie poradzą w tym meczu z Ajaxem. Na pewno Inter Miami im kibicuje mocno, żeby zabrali wszystkie 3 punkty, bo każdy dobrze wie z tych trzech zespołów Inter, Ajax, Celtic, że PSG oni nie walczą. PSG jest w osobnej lidze. Bądźmy szczerzy, PSG naprawdę ma tutaj dość duże szczęście, że wylosowali sobie taką, no dla nich dość łatwą grupę, bym powiedział. Dlatego właśnie wydaje się, że oni są faworytem murowany do pierwszego miejsca, a potem właśnie tam jest. Myślę, że tam będzie ciekawie do końca, do ostatniej nawet kolejki, myślę, że tam będzie bardzo ciekawie. Ale Ajax by na pewno ostro namieszał, gdyby tutaj wygrał ten mecz. Ale szanse na to nie są duże, zwłaszcza jak Kylian Mbappé w 10 minucie już trafia na 1-0. I wydaje się, że już jakby, no według mnie, już w tym momencie zabrał jakiekolwiek szanse Ajaxowi na zwycięstwo. Bo wydaje mi się, że nie widzę tutaj, żeby Ajax mógł dwie bramki strzelić, zwłaszcza teraz przejęcie piłki wykonał Asensio. Niecelne pytanie tutaj dalej, ale Asensio znowu ma piłkę, Asensio traci znowu piłkę. I może być bardzo groźnie jeszcze teraz PSG atakuje i strata piłki. Ajax. Dobre podanie, tak nie myślałem, że tam będzie dobre podanie, ale jednak troszeczkę się przeliczyli z tą siłą. Pół godziny gry za nami, jak na razie dalej 1-0. Po tej bardzo szybkiej bramce Mbappé czuję, że następne bramki PSG to jest też kwestia czasu, mam naprawdę takie wrażenie. Tak na razie, no widzieliśmy tam od Ajax chyba taką jedną w miarę groźną sytuację. Teraz może być druga i będzie druga i gola nie ma, ale dobra okazja dla nich, na pewno na bramkę. 40 minuta. Czy będzie 2-0 pod koniec tej pierwszej jeszcze połowy? Mbappé, podanie dobre tutaj do Colomoniego. To jest cały czas sytuacja groźna, ale to wycofanie było niedopuszczalne w tym momencie. Koniec pierwszej połowy Mbappé z jedną bramką w tym meczu PSG prowadzi 1-0. Jak na razie stosunkowo jeszcze nie mieliśmy ani jednego meczu, w którym była dominacja od kogoś, więc zobaczymy, czy... Bo dalej nie można powiedzieć, że PSG dominuje, bo jednak to jest dalej 1-0. Tam mogą sobie statystycznie dominać, ale dalej to jest tylko 1-0, to jest tylko jedna bramka przypadek, dlatego dalej nie mieliśmy... I no nie ukrywam, że się cieszę, bo wiadomo, że jak właśnie tak już wiem, jak nie gra mój ulubiony zespół, to chcę widzieć neutralne jakby wyniki, może nie neutralne, ale chcę widzieć takie właśnie bliskie wyniki, żeby było do końca ciekawie w każdym meczu. Ponieważ właśnie niby jest 1-0, to... No wydaje się, że PSG powinno wygrać, ale bezpiecznie są na pewno. Mbappé to powinno być 2-0, nie jest jednak. A jak robi zmiany, PSG jeszcze strzela tą bramką. To może być, może teraz 2-0, dalej nie ma. Myślę, że przy następnej okazji, może jakieś tam zmiany zrobimy PSG, żeby być tutaj świeży tutaj na koniec tego meczu jeszcze. Bo Ajax może teraz się rzucić na nich. Bo jak właśnie nie ma nic do stracenia, więc mogą się rzucić teraz. Przejęcie łatwe piłki. Ale strata bardzo teraz łatwa i Ajax jeszcze ma okazję, ale chyba musieli to troszeczkę szybciej rozegrać. No ale niby jeszcze mam piłkę cały czas. Koniec tej akcji już jednak. Mbappé. Czy to będzie 2-0 i czy Kylian Mbappé wygra ten mecz? Kolomuani. Teraz jeszcze tutaj Dembele, Mbappé. Gola nie ma. Myślę, że już na te ostatnie minuty już nie ma co im zmieniać nic. No już jedno jest pewne, PSG ten mecz wygrywa i to jeszcze dublet Kyliana Mbappé na koniec. W ostatniej akcji meczu Kylian strzelił i ten mecz na dobre tutaj wygrał Ajaxowi. Z Ajaxem znaczy PSG wygrało, więc no to jest to, co się miało wydarzyć, można tak powiedzieć. I tak już mówiłem, Inter Miami po trzech kolejkach na pierwszym miejscu. No i ten mecz właśnie, który będziemy oglądać, czyli Napoli Leverkusen. Ważny na pewno mecz w kontekście tej grupy, jak to wygląda wszystko. Ustawmy Napoli też zespół. A więc Mario Rui, tak. Elmas na ławce. Tak, Elmas na ławce i tak, zostanie tutaj na ławce. Jeszcze tutaj tak, co to jeszcze zrobimy? Ostigard? Myślę, że nie. Czy nie brakuje mi tutaj kogoś? Miałem wrażenie, że tutaj był jakiś jeden jeszcze lepszy obrońcy niż Nathan. A, jest tutaj właśnie, widzę go tutaj, Jesus jest. Dobra, więc Mario Rui, Jesus, Rachmani, Di Lorenzo, Meret. Lorenzo ma aż 85 overalla, to jest ciekawe. No więc to jest chyba ich właśnie najmocniejszy zespół, jaki mają. Moglibyśmy tutaj dać Zerbina za Simeona, ale myślę, że lepiej jak właśnie, no zwłaszcza, że Raspadori potrafi grać na jednym skrzydle na przykład, więc myślę, że już tak to powinno wyglądać, a więc tak będzie wyglądał zespół Napoli.
i możemy przechodzić do tego meczu. Więc Leverkusen, w którym jak widzieliśmy mecz Leverkusen, jak na razie w meczach Leverkusen po dwóch kolejkach tylko właśnie padały tutaj dwie bramki, czyli bramka na mecz średnio. No zobaczymy, myślę, że jednak tutaj będzie więcej niż jedna bramka. Tak mi się przynajmniej wydaje. Przechodzimy do tego meczu. I zaczynam ten mecz. Napoli kontra Leverkusen. Napoli jest liderem, a Leverkusen jest na trzecim miejscu, ale wiemy dobrze, że tam grupa jest dość ciasna, bo jeszcze właśnie Marsylia ma, nie pamiętam, Marsylia też ma 4 punkty? Czy 3, już zapomniałem. Chyba 4 mają właśnie, a Chelsea ma 0 jak na razie. No będą na pewno chcieli z Marsylią zdobyć pierwsze punkty. Leverkusen, Hoffman, dobra piłka Grimaldo i to jest, to nie ma spalonego, 1-0, trzecie minute, no to tym bardziej, chyba mogę powiedzieć to bez żadnego zawahania, że to nie jest jedyna bramka, którą zobaczymy w tym meczu. Nie ma szans, żeby teraz przez całe już tutaj resztę meczu nie było ani jednej bramki, ale to podanie, kapitalny timing to podanie. Ten gracz z piątką, nie Mario Rui, tylko Juan Jesus tutaj, czy Jesus, on, to jest jego wina, że właśnie tutaj bramka padła, bo przez niego nie było tam spalonego, więc... No, jego wina akurat tutaj, ale też na pewno trzeba pochwalić to podanie, bo to podanie było naprawdę piękne. I Grimaldo, gracz tutaj według mnie właśnie, no, dość mnie szczerze dziwiło, jak długo komuś zajęło kupić go z Benfiki. Dość długo tam był właśnie, a nikt się nim nie zainteresował, dopiero Leverkusen i myślę, że to podziałało naprawdę, bo jest naprawdę solidnym graczem bardzo. Już znaczy Benfica był dobry, ale też właśnie to w Leverkusen teraz pokazuje. Lobotka podaje dobre do tutaj Gruzina, teraz Kwaczkelia, teraz czy on coś zrobi dobrego? Dobrze podaje do Zielińskiego, który niestety jednak podaje do Kosanu, więc nie wiem, czy Zieliński coś sobie pomylił. No chyba nie mógł sobie pomylić, bo on nigdy w Leverkusen nie grał, więc nie wiem, czemu tam podał akurat. Frimpong. Kolejny gracz, który myślę, że też zobaczymy go za niedługo w jakimś mocnym zespole europejskim, mocniejszym niż Leverkusen, a teraz Boniface. Powinno to być 2-0. Gdyby podszedł troszeczkę bliżej, możliwe, że się troszeczkę pośpieszył. Wirtz, no kolejny zawodnik. Co naprawdę w Leverkusen wielu graczy, którym myślę, że można powiedzieć, że będą za niedługo takich topowych już naprawdę bardzo klubach. Właśnie taka pierwsza trójka to Frimpong, Boniface i Wirtz, którzy mi przychodzą do głowy. Grimaldo też byłby opcją, gdyby nie to, że troszeczkę jest jednak starszym zawodnikiem. Jonathan Tah, Boniface. Podanie, jeszcze strzał. Gola nie ma, ale Leverkusen przez pierwszy kwadrans naprawdę ostro atakuje tutaj. Hoffman do Wirtza, Florian Wirtz. On też miał niedawno zerwane więzadła krzyżowe, ale na szczęście nie przeszkodziło mu to zbytnio w jego jakby dobrym rozwoju, można powiedzieć, dalej jest naprawdę utalentowanym bardzo graczem, a nigdy wiadomo właśnie, po tych zerwanych więzadłach krzyżowych często do nic nie wracałem właśnie do nawet swojej tam nie 100% dyspozycji, ale nawet do jakiejś dobrej dyspozycji, tylko po prostu są już wrakiem albo cieniem samego siebie, można tak powiedzieć. Mario Rui. Osimhen, Victor Osimhen, faulowany tam był, tak. To jest miejsce troszeczkę za daleko, żeby strzelić bramkę. No chyba, że Piotrek Zieliński zmieni zdanie moje i jednak pokaże mi, że da się stamtąd strzelić. Piotrek Zieliński strzela, Piotrek Zieliński, słupek, ale to jest gol od słupka. Piłka spada prosto pod nogi Kwaradony, który trafia to na 1-1. Pięknie, pięknie, naprawdę. Choć bądźmy szczerzy, jest szczęścia dużo tutaj, no bo jednak, że piłka się odbija od słupka perfekcyjnie pod nogi, to też musi być troszeczkę szczęścia. Jednak właśnie Zieliński mi troszeczkę zmienił zdanie. Myślałem naprawdę, że ta piłka przeleci nad bramką, albo że będzie złapała przed bramkarza, a jednak nie był to gol może, no ale gdyby nie ten strzał słupek Zielińskiego, to nie byłoby bramki, więc można powiedzieć, że taka asysta po części w wykonaniu Piotrka. Więc już mamy właśnie pierwszy raz dwie bramki, przynajmniej w meczu Leverkusen. No to było pewne, że jak strzeli tak szybko, to że będzie tam bramka jeszcze jedna przynajmniej. Hoffman zaraz atakuje, 25 minuta. Leverkusen wyglądało jak na razie lepiej, dalej bym to mógł, myślę, że mogę powiedzieć. Frimpong, nie podaje do nikogo, Frimpong, Palacios, Frimpong, wchodzi do pola karnego, tam było naprawdę niewiele, mogło zabraknąć i byłby karny, wystarczy tam, żeby trafił w nogę właśnie młodego Holendra, ten zawodnik Napoli mógł być karny. Osimhen, Zieliński, teraz Kwaczkelia, który próbuje zdobyć tutaj swoją drugą bramkę w tym momencie. Świetny dribbling, ale jednak Kosanu tego wybronił dobrze.
Mario Rui. Portugalczyk, co teraz wykombinuje? Piotr Zieliński, Lobotka, Słowak chyba, jeśli dobrze pamiętam. Albo Słowenc, chyba Słowak. Nie ma jednej bramki. Piłka jest wybita, ale tutaj zgarnie i tak obrońca Napoli. Podaje do Piotrka. Piotr Zieliński umie wrzucić dobrze piłkę. Umie też podać dobrze. Kvaratskhelia, czy poda do Osimhena? Osimhen, Victor Osimhen. Victor Osimhen. Tu jeszcze na piłkę. Di Lorenzo. Di Lorenzo strzela, broni bramkarz Leverkusen, który jednak no nie ma dobrych wspomnień. Myślę, że w tym turnieju niedobrze się kojarzy tutaj jakby Hradeczkiem, można powiedzieć. W takim sensie, że on w poprzednim meczu, gdzie przegrali 1-0, chyba to było właśnie z Marsylią, a jak przegrali tutaj właśnie 1-0 gracze Leverkusen, czy ogólnie jak Leverkusen przegrał 1-0, to było niestety z winy Hradeczkiego, który podał prosto pod nogi rywala, który potem strzelił bramkę. Nie zapewne w tym meczu chciałby się odkupić, no czystego konta nie zachowa, ale nie mogę go winić, aby nie można go winić za to, co się stało w tej pierwszej bramce, bo jednak no zrobił dobrze się rzucił, no ale nie jego wina, że od słupka się ta piłka odbija i akurat spada pod nogi na pustą bramkę właśnie dla Kvaratskhelii. Hoffman, zabrana piłka, Mario Rui. Mario Rui przy piłce, podaje do Kvaratskhelii. Kvaratskhelia, czy tutaj zobaczymy potencjalnie bramkę jeszcze w ostatniej akcji pierwszej połowy. Mario Rui musi podać, podaje do Lobotki. Lobotka tam był faulowany, ale utrzymuje się przy piłce, nie jest przy wielkiej korzyści. Victor Osimhen, mocny strzał, prosty na golkipera. Teraz jeszcze będzie rzut rożny. Napoli wrzuca piłkę, gola nie będzie, choć jeszcze Zieliński też przy piłce, Kvaratskhelia. Nie wiem, co miał na myśli Gruzin, robić taki ball roll zaraz przed rywalem. Nie wiem, co to było, no ale koniec pierwszej połowy mamy. 1-1 jak na razie po bramkach Grimaldo i Kvaratskhelii. Zaczynamy drugą połowę. Rahmani, Zambangisa, Politano, Victor Osimhen. Mamy właśnie dwóch Wiktorów tutaj w napadzie. Victor Boniface i Victor Osimhen. Obydwaj też chyba są zawodnikami z Nigerii, jeśli dobrze pamiętam. Tak? Chyba tak. Chyba tak, nie jestem na 100% pewny. Osimhen na pewno, no ale Victor Boniface też mi się wydaje, że widziałem właśnie, że on jest... Nie wiem, nie mam szczerze pamięci dokładnie do tego, ale wydaje mi się, że on też jest z Nigerii akurat, więc jeśli tak jest, no to mam naprawdę dwóch świetnych napadziorów teraz. No ogólnie wielu naprawdę było świetnych napastników, ogólnie nie z Nigerii, ale też z Afryki ogólnie naprawdę. Przecież Drogba na przykład też jest z najlepszych afrykańskich napastników, Samuel Eto. Jeśli chodzi o Afrykę, to naprawdę napastnicy, wydaje mi się, że tam naprawdę wielu jest świetnych napastników w Afryce akurat, właśnie w Afryce się rodzi. Teraz Osimhen i to nie jest gol jednak. Oczywiście dla mnie, jeśli chodzi o właśnie Drogbę i Eto, to wiadomo, że jest jeszcze wielu, wielu więcej, ale to właśnie takie pierwsze nazwiska, które mi przychodzą tak do głowy, jak właśnie myślę o takich napastnikach z ówczesnych, tam z niedawnych lat, można powiedzieć. Jeszcze Napoli cały czas atakuje. Za to piłki? Nie. Cały czas Gruzin się utrzymuje. Piękna piłka do Politano, który trafił. I powiem tak, no nie chcę, można powiedzieć, dobijać bramkarza Leverkusen, ale mógł się, myślę, że zachować lepiej. No bo jednak ta piłka po jego dłoniach i w górę się odbiła pod poprzeczkę. No nie, wydaje mi się, że można było to wybronić lepiej. No nie, to jest tylko takie moje zdanie, no nie wiem. No jak tak zobaczymy. Myślę, że naprawdę dało się to obronić. Myślę, no bądźmy szczerzy, to się dało wybronić. To się dało wybronić, ale gola nie ma. Ale gola nie ma. Jego rol znaczy jest, że dobre, nie ma interwencji właśnie, więc... No niestety, tak było oczywiście. Choć właśnie no, na pewno niestety dla niego to już jest kolejny raz właśnie taka sytuacja. Palacios, Hoffman. Hoffman przy piłce, wycofanie do Frimponga. Frimpong podaje do Hoffmana. Hoffman. To jest strata piłki, teraz Kvaratskhelia. 62 minuta, Napoli prowadzi, może jednak wyjść teraz już na dwubramkowe prowadzenie, ale dobrze sobie tutaj poradzić obrońcy Leverkusen. Dobra, podanie, jeszcze jedno podanie powinno być.
Czemu nie było podane tam do chyba Wirtza? Nie mam pojęcia, to powinien być gol, ale no nie ma. Nie ma bramki tutaj. Kwaratskhelia. Podaję do Jesusa. Kwaratskhelia. Dobry dribbling w jego wykonaniu. Zieliński. Osimhen. No, Napoli wygląda w tej drugiej połowie znacznie lepiej. Teraz jednak tracą piłkę. Palacios. Hoffman. Hoffman to powinien tam przerzucić na drugą stronę. Do chyba Grimalda tam, ale już za późno. Palacios. Podaję do Hoffmana. Hoffman. Frimpong. Podaję do Palaciosa. Palacios. Szaka. Tapsoba. Jonathan Tah. Leverkusen długo atakuje. Frimpong. To może być sytuacja dobra dla Leverkusen, tylko musi być dobre podanie. Frimpong jednak nie podaje. Frimpong strzela. Co za akcja młodego Holendra. Postanowił wziąć sprawę w swoje ręce, może tak powiedzieć, tą akcją. No kapitalnie to zrobił. Myślę, że nawet obrona też na poli była pewna, że on będzie gdzieś podał prędzej czy później, a on sam postanowił to wykończyć. Pięknie, pięknie. Mamy ponownie remis, a więc pora zobaczyć, co dalej się wydarzy. Myślę, że nie będę dawał, żeby na poli jakoś atakował ostro, bo jednak czy remis z Leverkusen jest złym wynikiem? Myślę, że nie jest to jakiś zły wynik, dlatego myślę, że nie będę im właśnie dawał tutaj, żeby poszli, bo jednak no remis nie jest zły na pewno. Ale może być zwycięstwo. Zambongisa strzela, chladeczki broni. Jak się źle zachowa, to może powiedzieć, ale jak dobrze też, jak dobrze znaczy też obronię, to też warto powiedzieć oczywiście o tym. Tutaj czy nie, może zmiana. Piotrek jest najbardziej zmęczony, więc będąc szczerze, wydaje mi się właśnie, że to jest mądra zmiana, żeby Elmas wszedł za niego, bo jest najbardziej zmęczony. I pala na wrzut rożny dla Napoli. Politano wrzuca piłkę i gola nie ma, ale Palacios tutaj na ziemi będzie znowu rożny. Będzie znowu rożny. Piłkarz Leverkusen nie wybijają za daleko tej piłki. Ale teraz Palacios i Leverkusen atakuje. Czy Leverkusen, który przed chwilą jeszcze przegrywało, da radę teraz strzelić może na prowadzenie? No zobaczymy. Palacios. Cały czas ma piłkę, musi coś zrobić, podaje do Tapsoby, Wirtz teraz. Szaka, Wirtz przy piłce. Podaje Frimponga, Frimpong. Frimpong, czy będzie podawał? Dużo, dużo naprawdę dzisiaj drybluje, to trzeba mu przyznać. I ponownie to robi świetnie, potem znajduje świetnie Szakę. Frimpong. Poda do kogoś? Podaje świetnie do Grimaldo, jeden wahadłowy do drugiego. Grimaldo, teraz Frimpong zamienia się z nim pozycją. Frimpong tutaj schodzi na skrzydło. Frimpong traci piłkę jednak, ale jeszcze tutaj jest gracz inny Leverkusen. Grimaldo, 84 minuta. Strzał broni Meret. Nawet łapie bardziej, może powiedzieć w sumie. Napoli. To jest naprawdę groźna kontra. Kwaratskhelia szuka swojej drugiej bramki. Może będzie podawał. Podaje do Elmasa, Elmas podaje do Osimhena, Osimhen jednak za mało miejsca tutaj, bo za mało miejsca. Chladeczki w takim momencie przy piłce to nie jest zbytnio najlepszy widok, myślę, dla każdego kibica. Leverkusen, ale teraz to Tapsoba błąd. No, co ta obrona Leverkusen robi w tym turnieju, znaczy, to jest dziwne. Naprawdę dużo takich prostych błędów i tutaj też mogło się to źle skończyć. Leverkusen, Andrić teraz przy piłce, tak, no chyba to się już skończy tym wynikiem 2-2. Czy się, że Leverkusen nie zdąży, a może jednak zdążą z tą akcją jeszcze jedną? Zdążą, Palacios. Hoffman. Grimaldo, kapitalna piłka tutaj do Grimaldo, który strzela, ale prosto bramkarze. Grimaldo mógł być bohaterem Leverkusen. Strzelił jedną bramkę, drugiej niestety nie trafił. Koniec meczu, 2-2. Bardzo ciekawy, najciekawszy mecz jak na razie Leverkusen w tym turnieju. Teraz pora zobaczyć, co się wydarzy w reszcie tej grupy, można powiedzieć, czyli Chelsea i Marsylia. Po tym meczu w tabeli się dużo nie zmienia, naprawdę nic się nie zmienia dosłownie. Napoli daje liderem, Leverkusen daje na trzecim miejscu, a Marsylia teraz gra z Chelsea. Możemy też ustawić tutaj Marsylii, to jest też chyba pierwszy mecz Marsylii, tak, to jest pierwszy mecz Marsylii jako gospodarz, bo pierwszy raz właśnie mogę tutaj zmieniać ten zespół. Co jeszcze tutaj możemy potencjalnie zmienić? Dużo tutaj młodych zawodników. Tak to pewnie będzie wyglądało. Myślałem, że troszeczkę mam lepszy overallowo tak z zespół. Nie, no w sumie nie jest jakiś to zły. Nie, no nie jest taki zły zespół. W sumie jak tak sobie myślę. No dobra, więc mamy ich zespół gotowy i możemy przechodzić do tego meczu.
Marsylia kontra Chelsea. No Chelsea potrzebuje bardzo tych punktów. Marsylia oczywiście też wiadomo, że im za darmo nie dadzą tych punktów, więc zapowiada się naprawdę kolejne ciekawe starcie w tym turnieju, w tym odcinku. Marsylia kontra Chelsea. Marsylia kontra Chelsea. Zaczynamy ten mecz. Pierwsza okazja już tutaj była dla Marsylii, ale gola nie ma po dobrym bloku obrońcy Chelsea. Chelsea wychodzi tutaj bez straty. No, tak już mówiłem, Chelsea przegrało dwa mecze, dlatego to zwycięstwo byłoby dla nich potrzebne bardzo i może być, bo Nicolas Jackson w 12 już minucie daje im prowadzenia, więc ważna bramka dla Chelsea, szybka bramka też, co najważniejsze. Faul tutaj na graczu Marsylii. Dostawiamy do tyłu, jeszcze sytuacja jest 1 do 1. Amin Harit trafia na 1 do 1, a więc mamy remis. No i Chelsea znowu w sytuacji, w której nie mają kompletu punktów. Więc jeśli tak to się skończy, no to zdecydowanie Marsylia będzie dużo bardziej szczęśliwa z takiego wyniku. Choć Marsylia wiadomo, że też na pewno chcą 3 punkty, to jednak myślę, że Chelsea było bardziej sfrustrowane takim remisem w tym meczu. Chelsea atakuje. To jest sytuacja i to jest gol. Conor Gallagher, kapitan Chelsea w tym meczu, strzela na 2 do 1, więc pół godziny za nami. Trzy już bramki i Chelsea drugi raz w tym meczu wychodzi na prowadzenie. To jest też jedna z takich grup, która naprawdę dużo się tutaj zrobi bardzo ciekawie, jeśli Chelsea ten mecz wygra. Naprawdę będzie tam bardzo zacięcie, ale to jest druga bramka Marsylii. Pierre-Emerick Aubameyang, który jeszcze do niedawno bił się tutaj, można tak powiedzieć, w derbach Londynu z Chelsea jako zawodnik Arsenalu, teraz trafia jako zawodnik Marsylii i mamy 2 do 2. Koniec pierwszej połowy, koniec naprawdę bardzo ciekawej pierwszej połowy i teraz przed nami już druga połowa tego meczu. To jest strzał, to nie jest gol. Nicholas Jackson polował na swoją drugą bramkę w tym meczu. Chelsea i mamy bramkę. Sterling trafia, a więc Chelsea trzeci raz już w tym meczu wychodzi na prowadzenie. To jest naprawdę niesamowite. Naprawdę to jest niesamowite, że oni trzeci raz już wychodzą tutaj na prowadzenie, ale czy tym razem utrzymają to? No wydaje się. No chcę powiedzieć, że się pewnie chyba utrzymają, no ale nigdy nie wiadomo. No, jednak trzy razy prowadzić i nie wygrać meczu to troszkę byłoby dziwne i dość niedobrze by świadczyło o obronie, myślę. No ale zobaczymy, zobaczymy. Tu było blisko bramki na 4 do 2, co może nie zamknęłoby meczu, ale na pewno by bardzo zbliżyło Chelsea do zwycięstwa. Tylko minut do końca jeszcze. Marsylia tracą piłkę w tym momencie. Myślę, że też już można powiedzieć na bardzo ofensywny, że Marsylia wychodziła, bo oni nic nie bronią, więc oni mogą wyjść na bardzo ofensywny i zaatakować Chelsea. To jest rzut wolny. Czy to też nie jest dobry moment na zmiany potencjalnie? Myślę, że tak. Myślę, że Korea może wejść na przykład, nie wiem, za Sara na przykład, Vitinha, może za Harita. Taki właśnie atak jakby będą mieli, bo Aubameyang myślę, że powinien zostać. Aubameyang myślę, że powinien zostać. Taki właśnie atak im troszeczkę zmienimy. To tak wyglądało i bardzo ofensywnie. No i zobaczymy. Pierre-Emerick rzuca piłkę prosto jednak w ręce Sancheza, bramkarza Chelsea. Marcelo jednak przy piłce i gola nie ma, było blisko Vitinha by to strzelił, ale teraz za to strzał i gol w 87 minucie strzela tej Żiżot, nie wiem dokładnie jak wymówić jego nazwisko, ale on trafia na 3 do 3, a więc Chelsea prowadziło 3 razy w tym meczu i nie daje rady tego utrzymać. To jest naprawdę dla mnie szalone, jak może 3 razy prowadzić w meczu i ostatecznie jednak nie wygrać. Dla mnie naprawdę mega też szalone. Wróćmy też na zrównoważone tak w ogóle, bo teraz Marsylia już nie musi atakować aż tak ostro, ale jeszcze to było niesamowite, Marsylia ten mecz wygrała. Vitinha i prosto w Sancheza, ale tutaj. Aj, za złe przyjęcie. Złe przyjęcie tutaj gracza Marsylii tutaj. I to by było na tyle pewnie. To jest koniec? Tak, to jest koniec. Powiem tak. Marsylia musi być szczęśliwa pewnie z tego wyniku. Chelsea musi być no, sfrustrowane strasznie na pewno. Tym, że trzy razy prowadzili w tym meczu i nie dali rady tego ostatecznie utrzymać. To jest naprawdę
Trzeba się postarać, naprawdę, żeby coś takiego zrobić, aż tak można powiedzieć, bo to jest naprawdę niespotykalne, tak? Żeby 3 razy prowadzić i ostatecznie wygrać. Teraz mamy ten mecz, który będziemy oglądali, tak? To będzie mecz, który będziemy oglądali, więc ustawię też składy, tak w ogóle City. Bernardo Silva między innymi będzie w składzie tutaj i też będzie tej De Bruyne, tak właśnie ten skład będzie wyglądał. I jeszcze Akanji tutaj, potrzebny jest jeden pomocnik, którym będzie Nunes tutaj. Doku Alvarez, tak, Kovacic, Nunes, Akanji, Zarico Luisa chyba, czy nie ma lepszej opcji? Zarico Luisa, myślę, że Ake i Akanji powinni tutaj razem być, bo Ake potrafi grać na lewej obronie. Więc myślę, że tak powinno być. Myślę, że tak właśnie będzie lepiej dla nich. I to jest ich skład gotowy już na ten mecz. Tak, gotowy już mamy skład dla City, a więc zobaczymy. To jest też kolejny oczywiście ważny mecz, jak każdy w tej grupie, bo przed tym meczem każdy ma 3 punkty, więc to się zapowiada naprawdę na wielkie starcie. A więc pora przechodzić do tego meczu. City kontra Lipsk. I zaczynamy ten mecz. Mecz, który właśnie pomiędzy dwoma drużynami, które, abyśmy tak pomyśleli, to jeszcze 20 lat temu, jakieś może, tak, abyśmy się cofnęli, to dla City sukcesem byłoby zagrać w Lidze Mistrzów, a Lipsk przecież chyba 20 lat temu jeszcze nie istniał, wydaje mi się. Lipsk chyba był założony w 2009? Nie wiem właśnie, w którym Lipsk był założony, ale no dla Lipska tym bardziej, właśnie 20 lat temu to oni właśnie nie istnieje, więc to jest właśnie naprawdę ciekawe, jak szybko można zbudować dobre zespoły, naprawdę. Zwłaszcza Lipsko. W 2009 jeszcze właśnie dopiero się tworzyli, jeśli właśnie dobrze pamiętam, a teraz już są jako jeden z najlepszych zespołów niemieckich, więc to na pewno dużo też pokazuje, jak szybko można właśnie, oczywiście wiadomo, z pomocą pieniędzy, jak szybko można zbudować potęgi. Myślałem, że będzie bardzo łatwa strata Kyle Walkera, jednak to był faul Daniego Olmo. Rzut wolny dla tutaj City, Kyle Walker. Nie będzie podał tutaj jednak blisko, podaje jednak dość długą piłkę Fodena, która nie była celna. A więc tracą dość szybko posiadanie gracze City. No City akurat u siebie na Etihad przegrali poprzedni mecz. Z Barcelona za to wygrali na wyjeździe. No ale Real Betis właśnie tutaj pokonał, a teraz strzał Poulsena. Taki napastnik, tak wysoki. On naprawdę umie dobrze grać głową, więc to mogło się źle skończyć dla City. Grealish. Jack Grealish, start przy piłce. Jack Grealish podaje do Bernardo Silva. Bernardo. Świetny wślizg gracza tutaj Lipsku, ale to im nic nie daje. Bo akurat jednak to City właśnie utrzymuje się posiadanie. Kyle Walker. Bernardo Silva. Długa piłka. Dobry zamysł naprawdę tego przerzucenia w drugą stronę do Grealisha, ale jednak troszeczkę za słabo. Simons. Piłka prosto pod nogi Guardiola. Byłego gracza Lipska, co też warto oczywiście powiedzieć. Jak dobrze właśnie wiemy, Gwardiol jest byłym graczem Lipska. Świetna piłka od Kyle Walkera tutaj. Kyle Walker jest szybki, wiemy oczywiście o tym dobrze. Umie też dobrze podać. Bernardo Silva. Rodri. Bernardo. De Bruyne nie dostaje tutaj jednak niestety celnej piłki, a więc to oznacza, że Lipsk kontruje. Ale jednak tutaj dobrze Ruben Dias się ustawił i znowu zabiera piłkę drużynie niemieckiej. Kevin De Bruyne. Erling Haaland, który bym powiedział, że naprawdę nie ma aż tak dobrego turnieju, jak się spodziewałem, że będzie miał. Bo tych bramek, nie wiem ile ma szczerze nawet dokładnie, ale nie ma aż tyle, ile się bym spodziewał, że miałby w tym okresie, abym tak bym powiedział. John Stones. Kevin De Bruyne. Jack Grealish. Wycofałem tytuł do Guardiola. Jack Grealish. Grealish, Bernardo, Gwardiol. Dobrze tutaj sobie rozgrywałem po tej stronie, aż do tego momentu, jak Grealish podał prosto pod nogi zawodnika Lipsku. Szlager. Dani Olmo podaje do Poulsena. Poulsen strzela z daleka. To był naprawdę dobry strzał. Troszeczkę wyżej, troszeczkę mocniej i to byłaby bramka na 1-0, ale na razie będzie różne dla nich. Simons rzuca piłkę. Nie dziwię się, że na Poulsena, ale Ederson tutaj dobrze wychodzi. Świetna piłka. Foden jest tutaj kompletnie osamotniony był przy tym przyjęciu piłki. Teraz rzeczywiście się pojawiają zawodnicy przeciwni.
Rodri, De Bruyne. Teraz Bergtaj świetnie przechodzi przez graczy Lipska. Bernardo Silva dobrze podaje do Haalanda. Może być groźnie. De Bruyne ma miejsce. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne ma za dużo miejsca. No i to się właśnie dzieje, jak się stawia takiemu zawodnikowi jak De Bruyne. Tyle miejsca. Kevin trafia na 1-0. A więc City obejmuje prowadzenie u siebie w tym meczu z Lipskiem. Ewidentnie, że dużo miejsca zostawili. Muszę tam jeszcze to wykorzystać i to zrobił Kevin De Bruyne. Myślałem, że będzie wydał do Bernardo przez jakiś czas, ale sam postanowił to uderzyć i dobra decyzja na pewno. Simons podaje piętą do Schlagera. Znowu tu jest Holender przy piłce młody, który ma miejsca to naprawdę dość dużo na podanie albo na dribbling. Nic nie robi teraz, stoi w miejscu jednak. Rusza dalej naprzód. Simons podaje do Henrycha. Teraz Poulsen strzela blok, jednak dobry Guardiola. Haaland. Czy City pójdzie po drugą bramkę? To już byłaby bardzo potrzebna i bardzo ważna dla nich bramka. W kontekście potencjalnego zwycięstwa by teraz strzeli na 2-0. Grealish. Naprzeciwko niego Henrych. Tutaj Grealish. Oj, Grealish pięknie. Haaland. Haaland. Co miał to być? Chyba nie wiem. Nawet nie wiem, czy sam Erling wie, co chciał zrobić. Rodri. Haaland. Może tam podać do Grealisha. Myślę, że się spóźnił właśnie z tą potencjalną próbą tam podania. Rodri ma miejsce. Rodri zatrzymany tak łatwo. Kevin Campbell. Podaję do Pendy. I było blisko. Gdyby nie Kyle Walker, to myślę, że byłaby kapitalna sytuacja na bramkę. Ale teraz dalej ma znowu Lips. Tutaj groźną sytuację. Openda broni bliższego słupka. To Ederson. Jedna z ostatnich akcji dla Lipska w pierwszej połowie na to, żeby jeszcze wyrównać. Jeszcze tutaj Kevin Camp ma piłkę. Podaje do Olmo. Olmo do Schlagera. Schlager do Opendy. Openda. A świetnie tutaj się ustawił Openda blok jednak, więc będzie kolejny rożny. Piłka wrzucona i piłka wybita. Jeszcze Bernardo, ale podaje na głowę Campa, więc City tutaj nie będzie miał okazji jeszcze. A za to Lipsk cały czas ma sytuację, żeby strzelić jeszcze jedną bramkę, ale to wycofanie do tyłu. No jeszcze mamy okazję. Kevin Campbell. Czy będzie bramka do szatni? I nie ma spalonego. Będzie rożny. Sędzia to jeszcze pozwala Lipskowi na tę okazję. Ostatnia zdecydowanie akcja tej pierwszej połowy i nic z tego. Sędzia jeszcze no na chwilę dał okazję, ale to musi być koniec już. Zdecydowanie dłużej niż powinniśmy, a graliśmy tutaj w tej pierwszej połowie, ale mamy koniec. City prowadzi jak na razie 1-0. Ciężko mi powiedzieć, czy zmierzają pewnie po to zwycięstwo, bo bym nie powiedział tego, bo wydaje mi się, że Lipsk na pewno jest w stanie tutaj zagrozić jeszcze im w drugiej połowie i to się właśnie okaże, czy zagrożą. Zaczynamy drugą połowę. Bernardo Silva rusza. Jack Grealish. Kapitalna piłka tutaj w wykonaniu Anglika tutaj. Grealish. Znowu świetne podanie do Guardiola. Guardiola ma miejsce na podanie. Podaje do tyłu, do Grealisha. Grealish. Bernardo, to może być gol. Piękne podanie Bernardo Silva i to jest gol. Czy to jest asysta tego turnieju? Nie wiem, bo jest bardzo blisko, ale ta technika i to, jak to wyglądało podanie, było naprawdę piękne. I jest Haaland, o którym mówiłem, że nie gra na takim poziomie, jakim powinien, wydaje mi się, grać. Teraz trafia, ale to podanie naprawdę, no piękne, piękne podanie. I no jakościowo, technicznie, to jest dla mnie naprawdę piękna asysta. Jedna z na pewno piękniejsza, prawda? Czy najpiękniejsza? No nie wiem, ale jedna z najpiękniejszych na pewno w tym turnieju. No i też mamy 2-0, więc City teraz już myślę, że mogę powiedzieć, że idą dość pewnie po zwycięstwo w tym meczu. Poulsen, dobre podanie. Lipsk, nie ma bramki jednak kontaktowej. Kyle Walker. Podanie do Ederson, to no jeden z bramkarzy, który naprawdę najlepiej gra pewnie nogami. Teraz to akurat no po części bym powiedział, że pokazał. No tak, bo to jest podanie celne, więc pokazał to, można powiedzieć. Simakam, Henrych. Podanie do Pendy, Simons. I to jest kolejna strata i to może być bardzo kosztowna strata, bo jak widzimy tutaj, ile zawodników City ruszy na atak. Grealish ma Bernardo. Co zrobi? Grealish biegnie.
Grealish, Bernardo Silva. Bernardo Silva może szuka kolejnej asysty. Jack Grealish gola nie ma, ale jeszcze De Bruyne, jeszcze Bernardo. Szuka dalej Bernardo swojej drugiej asysty. Teraz jednak podaje tutaj na spokojnie do De Bruyne. De Bruyne do Bernardo, Grealish. Grealish, za dużo troszkę tutaj chciałem się, że poczarować w tym polu karnym zamiast po prostu jakiejś pewnej decyzji. Kolejny raz zablokowana piłka przez Kyle Walkera, która naprawdę dzisiaj gra bardzo dobrze. Ale teraz Olmo atakuje. No już to są takie powoli ostatnie dzwonki, jeśli Lipsk chce jeszcze tutaj zremisować, bo zwycięstwo chyba nie, ale 65. minuta, mamy 2-1, więc robi się ciekawie, robi się naprawdę ciekawie. Remis jest na pewno w grze i to naprawdę nie powiedziałbym, że zwycięstwo jest wykluczone. Nie powiedziałbym, że jest wykluczone, bo ma dużo czasu jeszcze Lipsk. Wystarczy 20 minut padł, więc wystarczy bramka na 10 minut, to jest do zrobienia i mogą wygrać jeszcze ten mecz. Czy tak się stanie? Wątpię. Wątpię, ale marzyć mogą, można tak powiedzieć. Tutaj Grealish traci piłkę i to jest piłka Lipska i to jest kontra na potencjalnie remis w tym momencie. Openda. Pulsen, oj, Openda, co za strata łatwa, nie wierzę, że tak łatwo mógł stracić tę piłkę zawodnik Lipska, no ale zdarza się jak widać. Phil Foden. Podaję do Kyle'a Walkera, który jest lepszy, myślę, że właśnie graczy w tym meczu. Podaję do Rodriego, do jednak Diasza, Kyle Walker, Rodri, De Bruyne, Rodri, De Bruyne, Kevin De Bruyne. Podaję do Grealisha, Jack Grealish, oj, Grealish ładnie, Jack Grealish. Podaję do Teudo, De Bruyne, Haaland, Erling Haaland, jeszcze walczy, ale bramki nie będzie. Walczył ile mógł, ale gola nie ma. Ruben Dias, Rodri, De Bruyne, troszkę tutaj ma miejsca Belk teraz, podaję do tyłu jednak. Guardiol. Dobra, podaję do Haalanda, Haaland, Rodri, gola nie ma. Rodri umie strzelać często ważne bramki, tym razem jednak nie trafia. A ja myślę, że zrobimy tutaj, myślę, że zrobimy zmiany, myślę, że za Silvę wejdzie Alvarez i myślę, że Doku też wejdzie za Fodena. Myślę, że takie zmiany tutaj zrobimy. Haaland na przykład, Haaland i De Bruyne są tak sobie graczy, czyli Rodri, który według mnie na pewno muszą zostać. Nawet jak są zmęczeni, bo są zbyt ważnymi aspektami zespołu. Werner też wchodzi za Pulsen. On chyba strzelił w meczu z Barceloną. Nie z Barceloną, tylko z Betisem mam wrażenie. Doku. Grealish, ma miejsce ten strzał, dobry strzał. Broni jednak tutaj goalkeeper Lipska, więc będzie rożny. Czy teraz Julian Alvarez nie będzie tej bramki? De Bruyne jednak musi podać. Nie myślę, że się tam nie dogadali chyba z tym, kto właśnie ma piłkę tą zgarnąć. Rodri. Miejsce jest na podanie potencjalne tam. I czy poda? Nie podaje. Podaje jednak jeszcze może lepiej. De Bruyne. To mogła być bramka, ale jednak wybita piłka jest przed za znuczem. Zabrana bardziej sprzed nóg. Olmo. Lipska atakuje. Jeszcze okaże na remis jest. Na zwycięstwo wydaje się, że już mało prawdopodobne, ale na remis jest na pewno. Dobra, podaję tutaj jeszcze jedno, Openda, blok, jednak gola nie ma, Grealish. City cały czas jest niepewne tego zwycięstwa, no wydaje mi się, że teraz mogę to spokojnie powiedzieć, tutaj mogło być niebezpieczne, mogę to spokojnie powiedzieć, że remis na pewno już Lipsk, City ma, remis już na pewno City ma, ale wiemy dobrze, że Manchester u siebie nie chce tracić ponownie punktów, Manchester na pewno chce na Etihad u siebie wygrać ten mecz, Doku. Jeden z najlepszych na pewno driblerów na świecie, czyli Doku. Przy piłce tam był. Haaland. Haaland. Myślę, że teraz wystarczy, by City się utrzymał długo przy piłce. Świetna piłka do De Bruyne. De Bruyne. Grealish. Grealish. Przepychać tutaj z Klostermanem. De Bruyne. Pięknie znajduje to jeszcze Grealish. A Jack Grealish. To może być koniec tego meczu. Nie ma, bo jednak nie trafia. No miał ciężko to, żeby to wykończyć. A to nie jest czas na koniec. To już jest koniec. Tak naprawdę wiemy dobrze, że wynik się skończy 2-1. A może 3-1 jednak? Haaland. Nie będzie. Będzie 2-1. Czy będzie jednak jeszcze akcja Lipska? Koniec meczu. A więc City wygrywa 2-1. Troszeczkę się zrobiło gorąco, że tak powiem, pod koniec tego meczu, ale jednak City utrzymał to prowadzenie i mają bardzo ważne zwycięstwo. Bardzo ważne, patrz na to właśnie, jak zacięta tam jest grupa. No i propos tej grupy. Pora na ostatni mecz, nie tylko dzisiaj, ale też ostatni mecz w tej grupie i w tej kolejce. Czyli oczywiście mecz hiszpańskich zespołów. Betis kontra Barcelona. Pora ustawić Realowi Betis skład tutaj. Fekir, no myślę, że na pewno powinien tutaj być, tylko ciężko się będzie tutaj tą dwójkę utrzymać. Myślę, że Isco się troszeczkę cofnie do tyłu.
Myślę, że tak właśnie powinno być. Dobra, trzech tutaj. Luis Silva na bramce. Kto tutaj jeszcze potencjalnie? No wygląda mi to, że już nie wiem, czy będziemy coś jeszcze zmienić. Carvalho jest, no to jest dobra opcja, żeby tutaj jego zgarnąć akurat. I Carvalho, myślę, że za Isco, no overallowo Isco jest na ławce. Overallowo Isco jest na ławce. Może być naprawdę bardzo dobrym zmiennikiem w sumie. Przydałby się jakiś tutaj środkowy obrońca rezerwowy na pewno im. I takim obrońcą może być Riyad. Czy coś tutaj jeszcze do zmiany? Chyba już to tyle było, jeśli chodzi o zmiany. No tak, na to wychodzi. Na to wychodzi, że to już byłoby na tyle, jeśli chodzi o te zmiany, a więc tak będzie to wyglądało. I może, a Isco. Isco może grać jako lewy pomocnik. A co by zrobić coś takiego właśnie na przykład? No to myślę, że jest opcja dobra, bo Isco właśnie wydaje mi się, że jednak powinien być zawodnikiem, który jest w składzie. Dlatego tak będzie to wyglądało. Tak to będzie wyglądało się dla Betisu. I możemy przechodzić do meczu z Barceloną. Betis kontra Barcelona. Nie wiem, czy Lewandowski gra, czy nie, szczerze, w tym meczu. Dowiem się teraz, czy wrócił po kontuzji. Lewandowski wrócił, czyli Robert jest. Roberta nie było w meczu City, którym no, Barcelona oberwała mocno. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało tutaj. Betis gra na biało. Iglesias prawie bramka. Jeszcze teraz szansa. Isco podał jeszcze. Cały czas atakował Betis. Pierwsze 10 minut. Dobry start. Dobry start Betisu. No a teraz Barcelona. Barcelona pokazała z Lipskim, że umią dobrze grać. City no po prostu nie wyszło im. Plus też nie mieli podstawowego składu. No właśnie. 1-0. Frenkie de Jong. Pierwsza bramka w tym meczu. Mamy tę pierwszą bramkę. Frenkie de Jong trafia. A więc no czy ten mecz City to był wypadek przy pracy dla Barcelony? Chyba się za chwilę dowiemy, czy tak było, czy nie. Isco musi podać. Podaje strzał. Nie, gorszy strzał tutaj. A Jose Pereza będzie rożny. Jose Perez wycofany do tyłu. Tam musiał być spalony. Oj, mogą być kłopoty dla Betisu. Są kłopoty. João Félix na 2-0. 30 minuta, Barcelona prowadzi dwoma bramkami. Chyba tu wydaje się, że nie będzie takiego bardzo wyrównanego meczu na koniec. Ale teraz bramka by zmieniła dużo, jakby Betis strzelił, ale nie widzę tego zbytnio. No, czuję, że Barcelona tutaj właśnie bez problemu w miarę wygra. Tak na to wychodzi, na to się zapowiada. Lewandowski, Robert Lewandowski. Piękne, piękne. To musiała być podcinka wykonania Polaka. 3-0 już po pierwszej połowie, powiem tak, do 60 minut jak ten wynik się utrzyma, to nie oglądamy już dalej, a jak będzie 4-0, to od razu daję przejść do wyniku, po prostu to jest taki typ meczu, który no już nic ciekawego się nie wydarzy względem tego wyniku jakby. No chyba, że teraz Betis strzeli, nie strzelą. To jest chyba taki pierwszy mecz dzisiaj, który jest pełna dominacja, bym powiedział. Nie było chyba jeszcze ani jednego meczu tak dzisiaj, żeby była naprawdę taka dominacja w jakimś właśnie meczu, nie było tak na pewno. Można tak powiedzieć, że Betis ma jeszcze 10 minut na to, żeby mnie przekonać, żeby im dać jeszcze szansę, że mogą coś tutaj zrobić. Będzie piłka dla Barcelony teraz cały czas jednak. Ktoś musi dostać tą piłkę z autu w końcu. Frenkie de Jong strzelił jedną bramkę, może strzelić drugą, ale nie zrobi tego, za to asystuje do João Félixa. I ponownie, Barcelona ma taki naprawdę dziwny, jakby nie wiem, taką, jakby to powiedzieć, jak taki. Nie wiem, taki wykres jakby zrobić, ta ich trajektoria jakby. Idą w górę po tym meczu mega z Lipskiem, potem ogromnie idą w dół po porażce z City i potem znowu idą ogromnie w górę po tym zwycięstwie. Naprawdę dość dziwny zespół, jak na razie bym powiedział, tak formowo, ale na pewno nie można ich skreślać nawet do potencjalnego wygrania tego turnieju. A więc mamy trzy kolejki zakończone. Zobaczmy, jak to wygląda w każdej grupie. Al Nasser prowadzi tutaj, ma 9 punktów, za nimi Lazio z 6 punktami, Inter ma 3, Roma dalej ma 0. Więc to jest jeden z nielicznych zespołów, który dalej ma 0 punktów. Idziemy dalej, grupa B, tutaj Tottenham, no w sumie tak samo jak Al Nassr, w sumie mogą sobie zapewnić już awans w tej właśnie, wiele zespołów może sobie rzeczywiście zapewniać awansy do fazy pucharowej, więc Tottenham właśnie między innymi, który jest jak na razie, no perfekcyjny można powiedzieć, bo 3 mecze, 3 zwycięstwa jeśli chodzi o Tottenham, to na pewno ciekawie wygląda. Idąc dalej, grupacja tutaj jest bardzo ciasno, bardzo równo, więc tutaj jeszcze nic nie jest dosłownie wiadome. No jedno jest chyba wiadome, że Lyon na pewno nie będzie się liczył w walce o awans.
Idąc dalej, grupa D. Tutaj też jest bardzo ciekawe. To, co było wiadome, jest wiadome, czyli Raków się nie liczy, ale nie wiadomo, kto awansuje do fazy pucharowej, bo dwa miejsca są tylko, a trzy zespoły walczą. Grupa E. Tutaj też dość ciekawe, bym powiedział. Każdy jest dalej w grze, nawet Galatasaray jest dalej w grze. Idąc dalej, grupa F. No tutaj to też, co się można było spodziewać. PSG idzie dość pewnie po zwycięstwie tutaj i po awans, a potem właśnie to drugie miejsce nie jest dla nikogo zaklepane. Grupa G. Tutaj też jest dość ciekawie. Chelsea jest takim troszeczkę outsiderem, jak na razie w tej grupie, a potem bardzo równo idą Leverkusen, Marsylia i Napoli. Grupa H tutaj dalej jest bardzo ciekawie. Wiadomo, bo już nie będą miały drużyny takich samych punktów. Nie, w sumie mogą być remisy i mogą być znowu te samo, ale dalej. Pomimo, że Barcelona i City prowadzą i że są faworytami pewnie do wygrania, nawet przedturniejowo byli faworytami, to i tak Lipski i Betis jeszcze nie mogą być na pewno skreślani. No i też po trzech kolejkach, kto jest najlepszym strzelcem? Heung-min Son i Mbappe. Mbappe, Heung-min Son. Najlepszym asystentem jest Ciro Immobile. I ciężko mi właśnie wskazać, najwięcej czystych kąt ma Donnarumma. PSG dalej nie stracił bramki też tak w ogóle. To jest też na pewno rzecz, o której trzeba powiedzieć. I co bym jeszcze właśnie powiedział? No MVP turnieju jak na razie dla mnie jest kto? Ciężko. Immobile ma tutaj... Immobile jest na pewno dobrym graczem. Na pewno dobrym graczem wiadomo, że jest Heung-min Son też. Ile ma asyst Heung-min Son? Nie masz tak dużo ich tutaj, jak myślałem, że ma. Lautaro Martinez też jest solidnym graczem na pewno w tym turnieju. Rodrygo, 4 bramki. Nie widzę, że masz 4 bramki. Rodrygo też solidny, nie jakoś niesamowity, ale też solidnie. Ciężko mi powiedzieć, naprawdę. Ronaldo 2 bramki ma i ma 3 asysty. Dobrze sobie tutaj radzi. Gakpo 3 bramki. No ciężko, naprawdę, ciężko wskazać Haaland 3 bramki. Ciężko mi bardzo wskazać takiego jednego najlepszego zawodnika, ale naprawdę, jakbym miał dać w tym momencie komuś nagrodę dla najlepszego zawodnika tego turnieju na obecną chwilę, no to bym szczerze dałbym Immobile, dałbym Immobile. No chyba, że wliczamy jakby wyniki zespołu, to wtedy chyba Sona bym dał na pierwszym miejscu, jakby wliczamy wyniki zespołu, albo Mbappe. A tak to jak wyliczamy wyniki same indywidualne, to chyba na razie Immobile jest najlepszym graczem tego turnieju. A więc już teraz w następnym odcinku przed nami jakby mecze rewanżowe, więc Napoli, nie Napoli zaczęła, Inter i Al Nassr tutaj zaczynają mecze rewanżowe. I będziemy tutaj już mieli właśnie rewanżowe starcie. No i właśnie tak jak już mówiłem, w następnym odcinku możemy już poznać zespoły, które oficjalnie awansują, a też zespoły, które oficjalnie już nie awansują, więc na pewno będzie bardzo ciekawie. Dzięki Wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, cześć!